Prosimy pana pułkownika Włodzimierza Wowę Brodeckiego o wprowadzenie sztandaru. Chodźcie sztandarowe, baczność! Na prawo, patrz, kompanię honorową 25 liceum prowadzi. Pragniemy serdecznie powitać państwa przybyłych na uroczystość upamiętniającą 28. rocznicę śmierci generała Stanisława Maczka, honorowego obywatela stołecznego miasta Krakowa. Jesteśmy uczniami 7. liceum ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej, która ma zaszczyt stać na straży pamięci o naszym bohaterze narodowym. Spotkanie prowadzą Dominika Krasińska oraz Jakub Ziobro. Witam pana podpułkownika Remigiusza Radykowa, który zaraz powinien się pojawić, dowódcę dywizjonu przeciwlotniczego, wchodzącego w skład 10. Brygady Kawalerii Pancernej imienia generała Stanisława Maczka wraz z delegacją reprezentujących dowódcę 10. Brygady pana generała Grzegorza Barabieda. Witamy panią Cecylię Radoń, zastępca dyrektora oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy pana Kazimierza Cholewę, prezesa Towarzystwa Parku imienia doktora Henryka Jordana, fundatora po pierwsze generała Stanisława Maczka. Witamy panią Ewę Włodarczyk, przedstawicielkę Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Witamy pana Edwarda Tarczałowicza, zastępcę przewodniczącego dzielnicy 5. Kraków-Krowodrza. Witamy ojca Jerzego Pająka, kapelana Armii Krajowej i Środowisk Niepodległościowych. Witamy pana Stanisława Dziubę ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Witamy pana pułkownika Włodzimierza Wowę Brodeckiego, który konno przemierzył szlak bojowy generała Maczka. Witamy pana Roberta Wilka, zastępcę dyrektora 7. Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej. Witamy pana Tomasza Kostkę ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Witamy pana Jarosława Pietrzaka, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drodni, który przybył wraz z uczniami. Witamy pana Tadeusza Silezin ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Pragniemy wspomnieć też o świętej pamięci Wandzie Silezin, która była inicjatorką naszych spotkań przy pierwszym generała Stanisława Maczka. Witamy panią Annę Hesek-Adamę, dyrektor Szkoły Podstawowej 137 im. Wiktora Zyna. Witamy panią Jadwigę Smolan, wicedyrektora Zespołu Szkół w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Witamy pana Józefa Wieczorka, nieskrudzonego dokumentalisty uroczystości upamiętniających generała Stanisława Maczka. Witamy serdecznie siostrę Witalicę, inicjatorkę wielu znakomitych projektów edukacyjnych. Witamy panią Martę Ślusarek, reprezentującą Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną. Serdecznie witamy nauczycieli i młodzież obecną na uroczystości. Teraz można iść brawo. Generał Stanisław Maczek był bohaterem naszej historii o niezwykle pięknej, fascynującej drodze życia. Jego edukacja, kariera wojskowa, a nawet życie rodzinne budziły szacunek mu współczesnych. A dla naszego pokolenia jest niedoścignionym wzorem. Zapraszam państwa do wysłuchania krótkiej biografii generała, przygotowanej przez uczennicę 7. Liceum Ogólnokształcącego Alicję Bich.
21 marca 1892 roku w miejscowości Szczerec, niedaleko Lwowa, urodził się Stanisław Maczek. W 1910 roku ukończył gimnazjum w Drohobyczu, a następnie podjął studia na Wydziale Filozofii i Filologii Polskiej na Uniwersytecie Lwowskim. Wstąpił do Związku Strzeleckiego, w którym przeszedł przeszkolenie wojskowe. W listopadzie 1918 roku porucznik Stanisław Maczek wstąpił do Wojska Polskiego, zostając dowódcą kompanii ochotniczej w Krośnie, którą ruszył na odsiecz Lwowa, który bronił się przed Ukraińcami. Wiosną 1919 roku stanął na czele lotnej kompanii szturmowej, która stoczyła zwycięski bój pod Żurawnem. Porucznik Maczek, który wyróżnił się w boju, otrzymał jako pierwszy w Wojsku Polskim awans na stopień kapitana wprost na polu bitwy. W sierpniu 1920 roku, w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej, został dowódcą batalionu szturmowego 1. Dywizji Jazdy. Uczestniczył w Bitwie Warszawskiej, po której wziął udział w wyścigu z cofającymi się bolszewikami. W okresie międzywojennym kapitan Stanisław Maczek, angażując się w rozbudowę armii II Rzeczypospolitej, otrzymał kolejne awanse. W 1922 został majorem, zaś w 1924 roku podpułkownikiem, a w 1931 roku pułkownikiem. Oznaczono go także Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari 1920 rok, Krzyżem Walecznym 1921 rok i Medal Niepodległości. 1938 roku został mianowany dowódcą 10. Brygady Kawalerii. W ostatnich dniach pokoju 10. Brygadę dyslokowano na rejon Krakowa. Pamiętajmy, że właśnie z Małopolski pułkownik Stanisław Maczek 1 września 1939 roku wyruszył na wojnę. Polska Brygada 13 września otrzymała rozkaz obrony Lwowa. To były najcięższe walki 10. Brygady we wrześniu 1939 roku. Niestety 17 września do pułkownika Maczka i jego żołnierzy doszła wiadomość o sowieckim ataku na wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Zgodnie z rozkazem 19 września 1939 roku 10. Brygada przekroczyła granicę polsko-węgierską. Pułkownik Maczek, zaumiejący dowodzenie 10. Brygadą, otrzymał Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari oraz awans na generała brygady. Generałowi udało się wydostać z interweniowania na Węgrzech i przedostać się do Francji, gdzie otworzył 10. Brygadę Kawalerii Pancernej w ramach Armii Polskiej we Francji. Pomimo pełnej poświęcenia walki o Francję, rekapitulacji i odbiciu 10. Brygady, generał Maczek wraz z częścią oficerów poprzez północną Afrykę i Portugalię przedostał się do Wielkiej Brytanii i walczył dalej. A w 1942 roku w rozkazu naczelnego wodza generała broni Józefa Łasikowskiego 10. Brygada weszła w skład 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała. Polscy żołnierze dywizji zaciekli, wprowadzając w czyn słowa generała Maczka, który w rozkazie wydanym do swych żołnierzy pisał tak. Po 4 latach jesteśmy znów we Francji. Bijcie się twardo, po rycersku. My wiemy, co jesteśmy warci. Dlatego dzisiaj, jako wasz dowódca, życzę wam jednego. Niechaj za zaszczyt walczenia z nami Niemcy zapłacą oficie własną krwią. I pamiętajcie wszyscy o jednym. Żołnierz bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski. Dywizja pancerna wzięła udział w walkach pod Feres. Wyzwalała miasta na terenie Belgii. Walczyła o Mandawę. Następnie polska jednostka przekroczyła granicę belgijsko-holenderską. Doszła do ujścia Skaldy, wyzwalając wiele miast holenderskich. Wielkiej sławy żołnierzom polskim przysporzyło przy wyzwoleniu w październiku 1934 roku miasta Breda. Miasto zdobyto w stanie niemal nieuszkodzonych, dzięki sprawnemu dowodzeniu generała Maczka. Mieszkańcy miasta udzieli fetę na cześć wyzwolicieli. Wszyscy żołnierze otrzymali honorowe obywatelstwo miasta. Jedną z głównych ulic nazwano Polszewek, a wszędzie żołnierze 1. Dywizji witały plakaty z napisem w języku polskim „Dziękujemy wam Polacy”. W lutym 1945 roku generał Maczek otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti i Krzyż Komandorski Francuskiej Legii Honorowej. Po zakończeniu wojny generał Maczek objął dowództwo 1. Korpusu Polskiego w Rosji, zaś dywizja weszła w skład jednostek okupujących terytorium Niemiec. Generał pozostał na stanowisku dowódcy 1. Korpusu do września 1946 roku. Pozostał na emigracji, nie chcąc wracać do kraju pod sowiecką okupacją. 26 września 1946 roku komuniści pozbawili go wraz z grupą innych wyższych oficerów polskich sił zbrojnych na zachodzie obywatelstwa polskiego. Nie uchroniło go to od prób inwigilacji,
przez komunistyczną podspiekę. Generałowi nie przysługiwała emerytura wojskowa i musiał podjąć pracę fizyczną. Pracował m.in. jako robotnik fizyczny w Barłan. Uczestniczył w pracach Towarzyszenia Polskich Kombatantów. Był również członkiem kapituły Ulterów Wojennego w Instytucie Militarii. Zaangażował się w budowę pomnika Katyńskiego w Londynie. W marcu 1987 roku otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zaś w lutym 1994 roku otrzymał Order Orła Białego. Zmarł 11 grudnia 1994 roku w wieku 102 lat w Edynburgu. Zgodnie z jego ostatnią wolą pochowano go 23 grudnia na polskim wojskowym cmentarzu honorowym w Kredzie. Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które z przekonaniem chce kultywować pamięć o generale i upowszechniać jego zasługi na Rzeczpospolitej. Zapraszamy do wysłuchania utworu Biały Krzyż w wykonaniu naszych uczennic Dominiki Krasińskiej, Oliwii Szczepańskiej oraz Zuzanny Foryś. Zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni, powierzał czas. Dziś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Ty tylko w polu biały krzyż, nie pamiętaj już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Zapraszamy do zabrania głosu przez pana wicedyrektora 7 Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie, pana Roberta Wilka. Nie wiem, czy to tak miało być, że ja miałem być pierwszy. Zresztą w ogóle to jest moje pierwsze wystąpienie publiczne w tej roli. Wybaczcie, jeżeli się pomylę. Generalnie słuchaliśmy tutaj historii generała Stanisława Maczka. I nie sądzę, żeby ktokolwiek z was był generałem, musiał wsławiać się na jakichś wielkich bitwach, w jakichś wielkich bitwach, na jakichś wielkich polach bitewnych. Nie bardzo widzę na przykład pana Bartka w tej roli. Jak się przygotowywałem wczoraj i przedwczoraj do tego mojego krótkiego wystąpienia, to poszukałem wspomnień. Znalazłem kilka zdań, które sobie wynotowałem. Posłuchajcie ich. Syn generała Andrzej Maczek mówił tak. Wiedział, że wolność to wartość. Nie próbował na siłę zrobić ze mnie Polaka, ale tak opowiadał o Polsce, że musiał.
zaraził mnie swoją miłością do Polski. On w naszym domu nigdy nie był generałem. On był tatą. Wnuczka Karolina Maczek-Skillen wspomina tak swojego dziadka. Dziadek robił fantastyczne sałatki. Był z tego znany. Zawsze to on dbał o tę część obiadu. Zawsze nam też powtarzał: trzymajcie się blisko, rodzina musi być razem. Co było ważne w naszym domu, to że zawsze wyłącznie mówiliśmy po polsku. Jako dziecko zawsze wiedziałem, że dziadek jest kimś. Jednak przede wszystkim dziadek był bardzo skromny i dobry. Był dżentelmenem. Każdy kochał dziadka za jego dobroć i serdeczność. Wydaje mi się, że tematy związane z Polską czy wojną były dla niego bardzo bolesne. Żołnierz dywizji generała Maczka, Józef Kwidziński, mówił tak: nikt w życiu nie zrobił na mnie tak wielkiego wrażenia jak ten człowiek. Niezwykle miły, o wysokiej kulturze osobistej, mający szacunek nie tylko do żołnierza, ale także do zwykłego człowieka. Nie każdy z nas będzie generałem, ale myślę, że każdy z nas ma takie małe poletko. I myślę, że może być wielki, robiąc małe rzeczy na tym swoim własnym poletku. Czego wam życzę? Bardzo prosimy o poprowadzenie modlitwy ojca Jerzego Pająka, kapelana Armii Krajowej i środowisk niepodległościowych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Boże, w 28. rocznicę śmierci generała Stanisława Maczka, jednego z najjaśniejszych gwiazd na firmamencie polskich wojskowych okresu I i II wojny światowej, stajemy w posadzie patriotyczno-modlitewnej przy jego popiersiu, aby naprzód podziękować Bogu, że dał nam naszej ojczyźnie tak wielu wspaniałych ludzi, a wśród nich takiego człowieka, żołnierza, bohatera, chrześcijanina i patriotę, który wielorakie uzdolnienia wykorzystał nie tylko dla dobra Królestwa Niebieskiego na ziemi naszej ojczyzny, ale także dla innych narodów, zwłaszcza zachodniej Europy. Ponieważ w historii została ta postać tak pięknie pokazana przed chwilą, to też ofiaruję Panu Bogu i nie powtarzam, żeby nie przedłużać tej modlitwy. Ale równocześnie w dzisiejszą rocznicę jego śmierci chcielibyśmy potraktować to nasze spotkanie jako lekcję patriotyczną. Uczmy się prawdziwej miłości do ojczyzny, o której tak mówił generał Maczek: polski żołnierz bić się może o wolność wszystkich narodów. Umiera tylko dla Polski. Daj nam Boże jak najwięcej takich Polaków, tak myślących i tak postępujących. Maryjo Królowo Polski, hetmanko narodu polskiego, spraw, abyśmy nigdy nie stracili najwyższej wartości Bóg, honor, ojczyzna i byli zdolni poświęcić swoje życie tymże wartościom. O to prosimy Cię w modlitwie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wieść nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie. Światło dziękuję w stanie, jak się wieczne. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Zapraszamy przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzin z pierwszej polskiej dywizji pancernej. Poczysz na drogę, baczność! Kompania, baczność! Zapraszamy przedstawiciela dyrekcji Zespołu Szkół w Uniwersyteckim Szpitalu w Prokocimiu. Zapraszamy przedstawiciela Małopolskiej Kurator Oświaty. Zapraszamy prezesa Towarzystwa Parku Jordana. Zapraszamy młodzież 25. Liceum Ogólnokształcącego. Zapraszamy pana Tadeusza Silesina. Zapraszamy pana Edwarda Tarczałowicza. Zapraszamy panią dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. Instytutu Pamięci Narodowej.
A teraz proszę o zapalenie znicza od siostry studiowej. Teraz poproszę panią Cecylię Radon o czytanie listu od dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość dyrektor oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej skierował do Państwa list, który pozwolę sobie odczytać. Mówię do Was z pola walki we Francji, walcząc tu, wokół naszych sojuszników brytyjskich, amerykańskich, kanadyjskich, z tym samym, co i wy, wrogiem, sercem i myślami jesteśmy zawsze z wami. Dzielą nas tysiące kilometrów, ale ciosy, które tu padają, są ciosami zadawanymi tym samym Niemcom, którzy dziś niszczą i palą stolicę Polski. Pomoc dla was idzie od zachodu. Jesteśmy dumni, że dane nam jest brać udział w tej błyskawicznej ofensywie armii sojuszniczych. Lecz jednocześnie przepełnieni jesteśmy najgłębszym niepokojem o wasze losy. Największym bowiem szczęściem każdego polskiego żołnierza byłoby walczyć w Polsce, w Warszawie. Polska Dywizja Pancerna we Francji składa hołd żołnierzom i ludności cywilnej stolicy. Ślubujemy, że poniesione przez was ofiary pomścimy stokrotnie, mówił generał Stanisław Maczek do powstańców warszawskich i mieszkańców walczącej stolicy. Był wówczas legendą Wojska Polskiego. Jego wybitne czyny zostaną zapisane na piersi munduru orłem Orła Białego nadanego już wolnej Polsce i trzema krzyżami Virtuti Militari, a obok tych najwyższych odznaczeń jeszcze kilkunastoma innymi państwowymi orderami, wśród nich trzema krzyżami walecznych. Był generał Stanisław Maczek jednym z najwybitniejszych oficerów polskich. Jednocześnie w jego życiorysie zapisana jest tragiczna historia naszego kraju i narodu. W latach I wojny światowej walczył w armii austriackiej, a po odrodzeniu Rzeczypospolitej wstąpił do Wojska Polskiego. Walczył o Lwów i w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku pisał swymi czynami heroiczną historię obrony Polski. Dowodząc 10. Brygadą Kawalerii, toczył ciężkie boje z Niemcami, sławiąc się m.in. w czasie bitwy pod Jordanowem. Po klęsce wojny obronnej nie złożył broni, ale przedostał się na zachód Europy i walczył następnie w obronie Francji. Po jej zajęciu przez Niemcy dowodził polskimi pancerniakami Wielkiej Brytanii, przygotowując ich do walki wielkiego wyzwania, jakim było lądowanie w Normandii. Po raz kolejny wsławił się w bitwie pod Falas. Prowadził swą dywizję, a u boku aliantów przez Belgię i Holandię, wyzwalając m.in. Bredę, gdzie do dzisiaj się o nim pamięta. Niemcy nazywali go pancerniaków czarnymi diabłami, a przed generałem czuli respekt i lęk. Dotarł ostatecznie do Niemiec, zajmując kluczowy port niemieckiej marynarki wojennej, czyli Wilhelmshaven. Był jednym z najbardziej znanych polskich dowódców w latach II wojny światowej. Po jej zakończeniu dowodził jednostkami polskich sił zbrojnych na zachodzie, aż do ich demobilizacji. Komuniści w 1946 roku pozbawili go wraz z innymi oficerami polskich sił zbrojnych na zachodzie polskiego obywatelstwa. To jeden z najbardziej symbolicznych momentów powojennej historii Polski, gdy kremlowskie marionetki pozbawiały obywatelstwa oficerów przez 6 lat walczących na wszystkich frontach II wojny światowej o wolność Rzeczypospolitej. Jest w jego życiorysie także gorzki smak zwycięstwa. Był przecież zwycięstwą II wojny światowej, chociaż wbrew jego nadziejom wyrażanym do warszawskich powstańców, Polska nie została wyzwolona z zachodu, ale zniewolona ze wschodu. Generał Maczek, podobnie jak tysiące żołnierzy walczących o wolność Polski poza jej granicami i wierząc, tak jak on,
że każde zwycięstwo nad Niemcami nas do tej wolności przybliża. Po wojnie pozostał na Zachodzie. Wiedział, jaki los będzie go czekał w rządzonej przez komunistów ludowej Polsce. Został jednak pozbawiony, tak jak inni polscy żołnierze i oficerowie, świadczeń przysługującym alianckim żołnierzom. Do śmierci mieszkał w Edynburgu, pracował jako sprzedawca, a potem barman w hotelach. Zmarł w wieku 102 lat i został pochowany w Bredzie. Szanowni Państwo, są postaci, które na życiu państw i narodów odciskają niezapomniane piętno. Generał Stanisław Maczek był z pewnością jednym z nich. Pisał swą historię na polach bitew, znacząc swój szlak rozbitymi jednostkami wroga, wierząc, że szlak ten zaprowadzi go do wolnej ojczyzny. Dzisiaj wolna Polska oddaje hołd swemu obrońcy. Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości, zwłaszcza naszym znakomitym gościom, wojsku, klasie mundurowej i pocztom sztandarowym. Kompania, baczność! Brawo, zwrot! Za mną, marsz! Chodź, sztandarowy, baczność!